Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Zaskakującym jest fakt, że nawet demony rozpoznają w Jezusie Syna Bożego. Zaskakujące jest to dlatego, że wydawałoby się nam, że demony, które nienawidzą Boga, powinny również fałszować tożsamość Syna Bożego. Ale Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam potęgę Syna Bożego. Demony, stojąc przed Chrystusem, tracą swoją moc, poddają się Jego władzy i drżą na Jego widok. Piekło, czyściec i niebo, jak naucza nas katechizm, nie są miejscami, lecz stanami, w jakich może znajdować się każda duchowa istota stworzona przez Boga. Piekło jest stanem chronicznego lęku, które wywołuje świadomość świętości Boga i własnego potępienia, czyli niepodobieństwa do Boga. Niebo jest stanem duchowym, w którym ludzie i aniołowie są w jakimś stopniu upodobnieni do Boga. Na przykład potrafią kochać, doświadczają wiecznego szczęścia, partycypują we władzy Boga poprzez pragnienie tego, czego pragnie Bóg. Każdy, kto odrzuca Boga, odrzuca niebo, a wybiera cierpienia piekła. Władza demonów nie jest w żadnym stopniu porównywalna z władzą Boga, a nawet świętych czy aniołów. Jest ona mizerną namiastką władzy, dlatego właśnie demony drżą przed Chrystusem. Każdy, kto upodabnia się do Boga, wydoskonalając się w miłowaniu, przestaje odczuwać lęk, ponieważ w miłości nie ma lęku, lecz prawdziwa miłość usuwa lęk, jak pisze święty Jan Apostoł. Wzrastajmy w miłości i otwierajmy się już dziś na doświadczenie nieba w naszych sercach.